Gram w Minecrafta od najmłodszych lat, kiedy zajebał we mnie Fiat. Krisow nie wijaj w Wuksajach, hu, a jest martwy. Nie, to, nie, nie, co jest w Wuksajach nawet. Nie wbijaj w Wuksajach. Nie wiem, nie wbijaj. No ale zabiłem przecież to, co chodzi. Skrytykowałem język niemiecki, tak? Że źle brzmi? No źle brzmi język niemiecki. No jest przesiąknięty... Wydaje mi się, że jest kurwa taki, nie wiem, przesiąknięty wojną jeszcze. Ej, kto to jest ten MVTT? To ja. O, siema. To siema. Ale Selinie wjebali. Jestem idiotą. Kupiłem sobie czapeczkę, jak mnie ten fryzjera. Jak mnie fryzjer uciął tak o połowę za bardzo. Za nisko. Za krótko, tak? Za krótko. Czy nie? Uciął mnie za długo w sumie. Uciął za długo. Za mocno. Kurwa, uciął mnie za mocno. To jest dobre określenie. No, uciął mnie za mocno. Mówię, chuj, na czapkę wjeżdżam. I kupiłem się właśnie w Hazelu. My nie wiemy, co to jest dużo autografów, bo. Bo jak byłem na Wembley Arena w Cebulno, to półtorej godziny dostaliśmy. No. Taki profesjonalny zawodnik jak ty na pewno ma dużo fanów. No tak, i stałem koło stoła za Yellow Stara, nie żeby 90% ludzi szło do nich, ale no. I czułeś się głupio? O kurwa, to jest faktycznie trochę przykre, wiecie, jak są na przykład, nie, kolejki jakieś, nie wiem, są takie, powiedzmy, że ustawiacie dwóch streamerów, powiedzmy tak, stoi sobie, powiedzmy, Xayo, a obok niego sobie stoi, na przykład Random Bruce, czy ktoś taki, no i o Xayo taka wypierdolona kolejka by była, a do Randoma tam raz ktoś przyjdzie, nie, czy tam, no Diz, nie wiem, no Diz, tam jakąś marzysz fanów, tak, tak. Kurwa, i ten Stalin strzelający z oka, zobaczcie. Ja pierdolę. Ja pierdolę, zdodżował to. Ja pierdolę. Kurwa, panowie. Dam radę coś tu zrobić? Mam flesza. Jak Sona użyje R-ki dobrej? A, R-ki nie miałem. Dobra, fleszałem, żeby użyć R-ki. Sowiet marsz? Nie. Trochę taka przedłużona wersja. Już za ciężko. Tak, gu, tak, fiu, 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 tak, 3 złote. Co do tego serwera Minecraft, to musisz pamiętać o jednej nieodłącznej rzeczy, która musi być wprowadzona, a mianowicie jebać Disa i to musi być na tym serwerze. Jesteś nienormalny, gościu. W lochach niech będzie Dis zamknięty. Nienormalny jesteś. Trochę będzie do poprzeglądania. Elo Gutold, chciałbym budować spawna na twoim serwerze. Studiowałem architekturę. W Minecrafcie zawsze lubiłem budować wszelakie budowle. Wiele razy zostawałem nagradzany, nagroda wielkiego sztukmistrza. Duże doświadczenie, a jeszcze więcej umiejętności. Wybierz mnie, a nie pożałujesz. Elo. No nie, następny. Witam, studiuję na profilu szlachta, nie pracuję, posiadam spore doświadczenie w siedzeniu przed komputerem i plażingu oraz leżingu. Umiem robić ładne domki oraz wychodzą mi duże wieże. W Minecrafcie mam doświadczenie 3-letnie. Next. Podanie o posadę, admin moderator do spraw pilnowania gówniaków, żeby nie cheatowali. Siema, z tej strony twój moderator Murphy. Mógłbym często pilnować graczy. Wiem też, jak sprawdzić, czy ktoś ma huzuni. Następny. Pisałeś coś. Gram w Minecrafta od 2 lat. Zająłem z ekipą 4. miejsce na najlepszy kuboid gildi na MC4U i umiem intu redstone mechanizmy i w ogóle. To wejście zrobione w 20 minut. Mogę w sumie to dokończyć, ale nie mam pomysłu. No weź mi napisz, co zbudować. Please, mam 14 lat, ale nadaje się. Dobra, next, okej, okay, jak uważacie?
Gram w Minecrafta od najmłodszych lat. Kiedy zajebał we mnie Fiat, budowniczym ja chcę być, bez zbędnych rzeczy chcę się zbyć. Buduję już 14 lat, dobrze buduję jak brat, cieszę się z serwera, Gucio, i pozdrawiam ciebie, Fiucio. Robię także spawna, sprawa jest sprawna, zrobię go dziś szybko, jakbym był złotą rybką. Ładnie też buduję, ładne rysunki maluję w Minecrafcie i chcę być modem, by pojeździć ojca samochodem. Szansa na to taka, że Jaca pokazał ptaka, nie ma się czego obawiać, budowle śliczne będę stawiać. Wolę też dostać adminka, na samą myśl mi cieknie ślinka, wszystko bym dzbanie ogarniał i wszystkich frajerów zwalniał. Będę zresztą współpracował i dobry serwer chował. Admin mnie dziś zadowala, właśnie już mi staje pała, jak go widzę elegancko, siema chuj i kutas w ciasto. Co kurwa? Siema hej, kutas w ciasto? Wyobrażam sobie, jakby ktoś poszedł na rozmowę do pracy, praca byłaby ogarnięta, a wychodząc by powiedział siema hej, kutas w ciasto. No dobra. Wy mówicie, czy się nadaje po tym, co pisze, a nie po tym, co... Nawet nie widzieliście jego budowli. Dobra, weźmiemy go? Dobra, okej, okay, dobra. Podaj nickname, na TS-ie dam ci rangę. Następna. Jestem gotowy, żeby zostać budowniczym na serwerze. Umiem robić zadymkę typu JD. Pozdrawiam, halo Kicik na Twitchu i Kicik na TS-ie. Grałem na... Kicik, ty będziesz miał i tak, już. Witam, gram w Minecrafta od wielu lat. Obecnie mam 33 lata. Tworzę budowle do popularnych serwerów, takich jak Yartex czy Hypixel. Wyżej wysłałem ci mój przykładowy spawn. Na tym spawnie nie podeślę wam screenka, ale jest napisane jebać Lisa, JG, kurwę, z dno. Nie wierzę ci jakoś. Nie, next. Cześć Gucio, mam duże doświadczenie w redstone'ie, czerwony proszek. Jeśli nie wiesz co to jest, to zobacz sobie różne filmiki na YouTubie. Dla lepszego zachęcenia mogę jeszcze powiedzieć, że robię komputery z tego proszku. Też zobacz sobie na necie. Również znam się trochę na command blokach, bloki poleceń. Z tego można robić naprawdę cuda. To też możesz sobie zobaczyć na internecie. Dodam jeszcze do tego, że mam 14 lat, ale znam się na tym. Proszę bardzo o odpisanie, czy się do ciebie przekonałem, czy nie. Mogę ci coś wysłać jak chcesz. Ptaka? Nie, no takich stricte budowniczych czytam, no. Witaj Gucio, od małego budowałem zamki z piasku. Zawsze wszyscy mi zazdrościli niesamowitych budowli. Odkąd zacząłem grać w Minecrafta, moje życie całkowicie się zmieniło. Jestem jednym z najlepszych budowniczych na polskim Minecrafcie. Niektóre serwery były skłonne nawet płacić mi za moją pracę. Mam 17 lat i chodzę na technika budownictwa. Poza tym kocham cię. Nie biorę go, panowie. Niestety nie. O, ziomek się zgłosił na budowniczego i wysłał taką pracę. Zobaczcie na to. Wysyłam. Powiedział, że to jest przykładowa praca. Nie bierzemy go, bo nadpierdoli taki spawn, że... Dzień dobry, nazywam się Kuba i mam 16 lat, a moją pasją od 5 roku życia jest budownictwo. I to nie byle jakie, chodzi mi o budownictwo w grze Minecraft. Jestem jedynym źródłem dochodów mojej rodziny, zarabiam 6 tysięcy miesięcznie dzięki moim nienagannym umiejętnościom. Kurwa, jeśli chodzi o serwery, to przez rodzaj serweru Gildie PvP straciłem 4 lata mojego młodzieńczego życia. Niczego nie żałuję, dzięki temu stałem się lepszym człowiekiem i chciałbym przekazać moją wiedzę na temat prowadzenia tak zwanego w kwadratowym świecie hardkoru. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, pozdrawiam Minecraftowy wariat 69. Nie, no tak średnio bym powiedział. 16 lat, dużo czasu mogę spędzić w Minecrafta, gram od 1.2.5, lubię budować w stylu medieval, czyli takie średniowieczne. Choć mogę zbudować praktycznie wszystko, ogarniam komendy, byłem adminem na dużym serwerze, aktualnie już nie działa, pozdrawiam. Oczywiście mam mikro TS 3 i tym podobne. Oczywiście, jeśli jakieś pieniądze potrzebne będą, to się da zrobić. No. Nie, no, ubogie troszkę to podanko, no. Ciągnij od niego hajs, skam, bierz go. Podanie. Mateusz Weksater K. Doświadczenie zawodowe. Weteran gry od bety. Przedstawiciel Minecraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Krótki opis stanowiska. Budowanie znakomitych budowli, które są rajem dla naszych kwadratowych oczu. Wykształcenie. Szkoła budowlana imienia Steve'a. Kierunek. Budowanie na świecie, jak i poza nim. Czytaj Nether. Poziom wykształcenia. Magister. Znajomość języków. Angielski very good. Niemiecki pluje na Niemca. Umiejętność. Umiejętność nawiązywania nowych kontaktów i prowadzenia negocjacji budowlanych. Prawo jazdy kategorii horse. Umiejętność pracy w zespole. Kursy, szkolenia i certyfikaty. Negocjacje budowlane, teleminecrafting i pozyskiwanie nowych graczy. Zainteresowanie. Granie w komputer, oglądanie Gucia. Nie no, panowie, szanujmy się. Jak? Skatna, ty masz budować? No, ja jestem od tego wyszyka. A, to nie masz budować. Jak to nie? Chciałbym brać udział w budowie spawna, ponieważ jestem bardzo doświadczonym graczem Minecraft, ponad 2 godziny w Minecrafcie i spytałem się go, czy ma jakieś prace albo dowody. Powiedział, bez dowodów, zostały spalone w Berlinie. O kurde, nawet loszki się zgłaszają na bycie budowniczym. I to nawet kilka. Budowniczy z Andesy, pojebani jesteście. Siemka Witold, zacznijmy od tego, że nazywam się Jakub i mam 19 lat. W świecie Minecrafta jestem postrzegany jako technik logistyk, gdyż w tym od 4 lat się specjalizuję. Moja jedyna wada jest taka, że jestem rudy, co wiąże się z tym, że nie mam kolegów, przez co brakuje mi towarzyszy do poznawania świata. Umiejętności i kwalifikacje, jakie posiadam, to A30, A31, A32, wózki widłowe oraz dostawanie w pierdolu. Dodatkowo dzięki moim umiejętnościom jestem w stanie zarządzać wszystkimi czarnymi, którzy będą
będą musieli budować spawn za najniższą krajową i w razie opierdania się zgłaszać ich do ciebie na wymianę, co nie oznacza, że jestem młodym konfidentem, tylko jak tylko tak wygląda moja praca. Jestem w stanie przetransportować z lasu w kierunku spawnu tyle drewna, ile potrzeba, jak najkrótszą drogą i w jak najkrótszym czasie, by zaoszczędzić na kosztach transportu. Liczę na współpracę, pozdrawiam. No nie no, kurwa, jak no. O kurwa. Ty, mogę sobie zmienić hasło? Dobra, to zróbmy tak, jakbym sam chciał mieć w domu. No. Chyba pociąg u kogoś jedzie. O kurwa! Nie spodziewałem się, że ktoś coś takiego zrobił. Pierwszy raz tym zjechałem. Ja pierdolę. Kto ta kurwa jest? Czekaj, bo coś mi nie pasuje. Co jest kurwa? Pokaż się, pokaż się. Bo coś mi nie pasuje, czekaj. Kurwa. Pojebani. Ale nie mam gildii, teraz nie powiem. I tam jest bodajże ileś diamentów, to jest powiększa o dany teren, tak? Co to kurwa było? A miecz do której łapy wsadzam? Ja pierdolę. Jak miecz ubrać? Musisz na niego najechać. Bo w sensie będzie kurwa. Co? Czekaj, bo mnie kurwa gangbangują. Ubierasz. Dobra, czekajcie, wołam Żydek. Chcecie na kanał? Kurwa mać! Ale się przestraszyłem. Co to jest? Żyje tak samo, chłopak też żyje. To jest rok z Hitlerem. Marcin Dubiel. Jeszcze wyjdą z mroku moi ludzie z innych światów. Jeszcze wszystko się odmieni wokół krzywy Sarius. Wokół krzywy Sarius. Wokół krzywy Sarius. Jak ukryty Stradivarius na ulicy dziwnych faktów. Dobra, to zróbmy tak, jakbym sam chciał mieć w domu.